zapraszam Michał Adamiuk. Senackie weto odrzucone, Sejm uchwalił Lex Tusk, teraz ruch po stronie prezydenta. Bez zmian w Trybunale Konstytucyjnym ustawa wycofana z tego posiedzenia Sejmu. Polityczne komentarze w szóstym dniu tygodnia w Radiu Z za chwilę. Minęła właśnie dziewiąta. Senat wyrzucił ją do kosza, Komisja Administracji sugerowała, by jej nie wyciągać, a Sejm jednak uchwalił ustawę o powołaniu Komisji do Badania Rosyjskich Wpływów. Komisja będzie mieć uprawnienia szerokie, jak żaden sąd w Polsce może wezwać każdego i każdego pozbawić możliwości pełnienia funkcji publicznych. Opozycja spodziewa się, że głównym celem komisji jest Donald Tusk. On sam przyglądał się uchwalaniu ustawy z sejmowej galerii. Mamy strategię na tę komisję. Jeśli pytacie państwo o strach, widzieliście tchórzy, którzy głosują za komisję, która ma wyeliminować ich najgroźniejszego przeciwnika. Naszą odpowiedzią będzie odwaga. Nasza i obywateli. PiS chce, by pierwszy raport komisja ogłosiła 17 września. Na razie jednak ustawa wyląduje na biurku prezydenta. Opozycja apeluje o weto. Z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym pośpiechu nie ma. Została wycofana z bloku głosowań, bo PiS nie dogadał się z suwerenną Polską w kwestii zmniejszenia pełnego składu orzekającego z 11 do 9 sędziów. Dlatego pad w Trybunale jeszcze potrwa. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek tak wyjaśniał to w Sejmie. To są kwestie proceduralne. Pracujemy nad ustawą. Będzie przygotowana w całości, kompleksowo. Poddamy ją pod głosowanie. Naprawdę zależy nam na tym, aby tę ustawę przyjąć. Problem z zebraniem składu jest, bo część sędziów nie uznaje już Julii Przyłębskiej za prezes Trybunału. Takie są wiadomości Radia Z. Ponad pół miliarda euro wydadzą Niemcy na nowe czołgi Leopard 2. Zastąpią te, które Berlin przekazał w marcu Ukrainie. Na ile czołgów wystarczą te pieniądze? O tym berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes. Ponad pół miliarda euro przyznała Komisja Budżetowa Bundestagu na 18 Leopardów 2 typu A8. Konsorcjum Rheinmetall Krauss Maffei dostarczy Bundeswehrze te bojowe czołgi najnowszej generacji jeszcze w tym roku. Nowe Leopardy nie tylko zastąpią te przekazane Ukrainie, ale wzmocnią pancerne siły Bundeswehry, bo dysponują super nowoczesnymi systemami obrony i reagowania, których poprzednia generacja Leopardów nie miała. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z. Dwie po dziewiątej w Radiu Z, szósty dzień tygodnia i goście Andrzeja Stankiewicza. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest szósty dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Witam państwa bardzo serdecznie. To jest szósty dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dziś moimi państwa gośćmi są pani Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam. Pan Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Pan Włodzimierz Czarzasty, Lewica. Dzień dobry. Pan Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Oraz pan Łukasz Rzepecki, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, dzień witam dobry. Serdecznie. Drodzy państwo, Sejm przyjął ustawę, która tworzy komisję do tropienia rosyjskich wpływów w Polsce. Opozycja określa tę ustawę mianem Lex Tusk, dlatego że nie jest tajemnicą, że Donald Tusk będzie głównym celem tej komisji, która może go ukarać zakazem pełnienia stanowisk publicznych przez lat 10. Takiego tworu w historii III RP jeszcze nie było. Posłuchajmy Donalda Tuska po głosowaniu wczorajszym. Chciałem zobaczyć twarze tych, którzy po raz kolejny złamali konstytucję, złamali i dobre obyczaje, i fundamentalne zasady demokracji ze strachu przed utratą władzy, ze strachu przed ludźmi, ze strachu przed odpowiedzialnością po przegranych wyborach. Jeśli pytacie państwo o strach, widzieliście dzisiaj tchórzy, którzy głosują za komisję, która ma wyeliminować ich najgroźniejszego przeciwnika. Naszą odpowiedzą będzie odwaga. Nasza i obywateli. Zobaczycie państwo, że ci, którzy dzisiaj zagłosowali za złamaniem konstytucji, będą tego bardzo, bardzo żałowali. Komisja będzie się składać z 9 członków wybieranych przez parlament. To będzie skrzyżowanie prokuratury i sądu. Będzie karać, chociaż to, co będzie karą, karą nie będzie nazywane, dlatego że formalnie to nie będzie sąd. Dziwny twór. Pytanie do pana Ryszarda Czarneckiego. Od 7 lat kontrolujecie policję, spec-służby, prokuraturę. One mają pełne prawa, pełne możliwości szukać rosyjskich wpływów w Polsce. Po co tuż przed finałem kampanii wyborczej tworzycie tego typu instytucje? Reakcja przewodniczącego Tuska. Ale nie pytam o reakcję Tuska, proszę powiedzieć, po co jest ta komisja? Że zgodnie z polskim przysłowiem, uderz w stół, nożyce się odezwą. Myślę, że prawdziwa cnota krytyki się nie boi i
gdyby nie miał nic na sumieniu, to by reagował bez takich emocji, powiedziałbym wręcz histerii. Ale wracając do pańskiego pytania, przede wszystkim ta komisja absolutnie nie ma żadnych kompetencji ani służb specjalnych, ani prokuratorskich. Po drugie, w sensie konstrukcyjnym, podkreślam, konstrukcyjnym, to tego typu komisje już w Polsce funkcjonują. Na przykład komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji warszawskiej, na przykład Krajowa Komisja Owłaszczeniowa, choćby również komisja majątkowa, komisje regulacyjne spraw kościołów. Niech pan pozwoli, dobrze. Kościoła niech, prawosławnego. Niech mi pan, ale panie przewodniczący, mam prośbę. Mam wrażenie, przy wszystkich różnicach poważnymi ludźmi. Nasi słuchacze, nasi widzowie są poważni. Niech mi pan tu nie wyjeżdża z komisjami do spraw kościołów, dobrze? Bo to jest niepoważne zupełnie. Proszę nie porównywać rzeczy nieporównywalnych. Powiedział w sensie pan, konstrukcyjnym jest to samo. Konstrukcyjnym. Czy komisja do spraw kościoła prawosławnego może wystąpić do służb, sądów, organów samorządowych czy instytucji i żądać w terminie i zakresie wskazanym we wniosku materiałów archiwalnych zawierających informacje niejawne oraz tajemnice przedsiębiorstw? Mówiłem, że w sensie konstrukcyjnym. Panie pośle, ale proszę. Mam prośbę o szacunek do mojego intelektu, intelektu naszych słuchaczy i innych współrozmówców. Proszę, zostawmy ten wątek. Po co jest ta komisja? Powiedziałem przed chwilą, jakie ma uprawnienia. Proszę tego nie porównywać z czymkolwiek, co jest do tej pory, bo nie ma takich porównań. Po co jest ta komisja? Wolność słowa w Polsce, więc porównywać będę. Natomiast wracając do pańskiego pytania, stwierdzam, że ta komisja ma zmierzyć się z tym, co jest bardzo bolesnym wciąż problemem, czyli z wpływami rosyjskimi, które, uwaga, zostały zauważone także już przez służby, przez ABW chociażby, w corocznych aportach za rządów poprzednich, za rządów Platformy Agencja i PSL-u. Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako największa służba specjalna ma za zadanie działalność kontrwywiadowczą, czyli zwalczanie cudzej agentury. Kontrolujecie ABW od roku 2015. Dlaczego ABW i prokuratura, którą też kontrolujecie, dlaczego się tym nie zajmują w takim razie? Po co ta komisja? Po co ma je zastępować? Nie, absolutnie nie ma zastępować. Odpowiedziałem już wcześniej, że nie wchodzi w buty ani prokuratury, ani służb specjalnych. Dlatego żąda materiałów archiwalnych zawierających informacje niejawne i tajemnice. Ponieważ na przykład ABW czy inne służby nie mają kompetencji w postaci wnoszenia pod obrady Rady Ministrów jakichś projektów ustaw w zakresie zapobiegania i zwalczania wpływów rosyjskich. Pan Włodzimierz Rzeszowski, bo ja nie chcę brnąć w tłumaczenie rzeczywistości. ABW jest nadzorowane przez ministra koordynatora, który jest szefem MSW i może dowolny projekt wnieść na rząd. Poprzestańmy na tym. Pan Włodzimierz Rzeszowski, Lewica. Typowa propagandówka. Decyzję tej komisji mamy poznać 17 września. Wtedy ma być raport, pierwszy raport tej komisji. Data symboliczna. Więc przed wyborami. W związku z tym tak bym tylko to traktował. Ja przestrzegam na pana antenie wszystkich tych, którzy przykładają rękę do tej komisji. Ta komisja, mówimy wam o tym, jest niezgodna z konstytucją. Żeby nie było tak, że powiecie kiedyś, nie wiedzieliśmy o tym. Ta komisja jest niezgodna z konstytucją, bo zasada trójpodziału władzy jest łamana, bo jest brak instytucji odwoławczej, bo ustawa, ta komisja będzie działała wstecz w stosunku do tego, co się kiedyś działo, bo wykonuje funkcję sądu. Dlaczego o tym mówię, panie redaktorze i proszę państwa? Trybunał Stanu jest, więc ja zapowiadam wam, żebyście to przemyśleli. Wszystkie osoby, które przykładają rękę do ustawy i do tej komisji, również patrzę na przedstawiciela pana prezydenta Andrzeja Dudy. Wszystkie osoby, które to zrobią, muszą od teraz bardzo poważnie brać i taką informację pod uwagę. Trybunał Stanu. Chcecie Tuska wyeliminować na 10 lat z gry, bo jest to pod niego robione. I żadne tam opowieści, że nie pod niego, jest to po prostu nieprawda. Trybunał Stanu ma takie same wyroki. I pamiętajcie o tym, mówię wam to. Pan Jan Szopiński, to jest ostatnie zdanie, bo muszę, patrzę na swojego przyjaciela Piotra Zgorzelskiego, muszę to powiedzieć. Bardzo pracowity poseł. Pan Jan Szopiński wczoraj przez 15 minut naprawdę genialnie w imieniu całej opozycji pokazał wszystkie wady tej ustawy. W związku z tym nie wytłumaczycie się z tego.
Będę nawiązywał do tego, co powiedział pan Ryszard Czarnecki w kolejnych pytaniach do kolejnych gości, ale chciałbym nadmienić, że to nie ma precedensu także dlatego, że ta komisja będzie mogła zajmować się nie tylko Donaldem Tuskiem, będzie mogła się zajmować na przykład mną, drodzy państwo, Radiem Zet, bo tutaj są środki masowego przekazu. Rozpowszechnienie fałszywych informacji, przy czym no to komisja będzie decydować, co jest fałszywą informacją. Uwaga, działalność stowarzyszeń lub fundacji, działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców, funkcjonowanie partii politycznych. Także można szukać wpływów rosyjskich w partiach politycznych, w organizacjach systemu opieki zdrowia, w tym zwalczaniu chorób zakaźnych, jeszcze nawet takich punktów. Jeszcze członkowie tej komisji nie będą karani, bo jest zapisane, tak, że są bezkarni. Członkowie komisji nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania funkcji komisji. Pan marszałek Piotr Gorzalski. Oczywiście, że to jest potworek legislacyjny. Tutaj marszałek Czarzasty większość podstawowych zarzutów strony demokratycznej przedstawił. Ja mam tylko taką nadzieję, że po pierwsze pan prezydent zachowa się jak trzeba i tę ustawę po prostu zawetuje. Jeżeli zaś nie, to oczywiście żaden polityk partii demokratycznej, co do tego jestem całkowicie przekonany, nie weźmie udziału w pracach tej komisji. Tym samym stanie się ona wydmuszką pisowską, której ustalenia i praca będzie tylko i wyłącznie stanowiła materiał dla pisowskiej partyjnej telewizji, którą finansują Polacy od lat. I oczywiście ten raport, jeżeli ma być sporządzony na 17 września, to moim zdaniem on już jest sporządzony. On ten raport jest napisany oczywiście pod z góry założoną tezę, natomiast nie zmieni to faktu, że ta komisja po prostu w swoim założeniu była i jest młotem na opozycję. Dobrze, ale to pana zapytam, pan powiedział, że raport jest gotowy, no według nich oficjalnych informacji trwa już przeszukiwanie archiwów kancelarii premiera, MONU, MSZ-u. Dobrze, ale jeżeli 17 września, no rocznica nie jest przypadkowa, rocznica agresji sowieckiej na Polskę. Jeżeli Tusk zostanie uznany za człowieka, który jest odpowiedzialny za decyzje, które zwiększały rosyjskie wpływy w Polsce, a zatem przyznany zostanie czy nałożona na niego sankcja w postaci 10 lat zakazu pełnienia obowiązków, to pan ją będzie honorował jako wicemarszałek Sejmu? Nie będę tej decyzji honorował i powiem panu więcej, panie redaktorze. Zaraz odpowiem a propos odwołania do sądu. Nawet jeżeli tak się stanie, ale ja tej scenariuszowi, który pan powiedział, daję 1% szansy. Czemu? Dlatego, że panie redaktorze nie zdążą tego zrobić. Są partaczami. Sami się pokłócą. Ale ustawa zobowiązuje, żeby raport powstał 17 września. Jeszcze raz panu mówię, nie zdążą tego zrobić. Natomiast jak pan już mówi o datach, to chcę panu powiedzieć, że ta ustawa została przyjęta dzień po bardzo ważnym wyroku Sądu Najwyższego, który uniewinnił demokratów II Rzeczypospolitej, Wincentego Witosa i działaczy ludowych, którzy tworzyli Centrolew po 91 latach. Proszę państwa, przypomnijmy, że sanacja skazała działaczy Centrolewu, czyli PSL-u i Lewicy. Tak. 90 lat czekali. Chwileczkę, na orzeczenie Sądu Najwyższego, który ich oczyszcza, ale wie pan co, nie wiem, czy Tusk ma 90 lat. Ale nie o to chodzi, proszę nie ironizować, panie doktorze. Ja nie ironizuję. Ja jestem pewny, że dzisiaj neosanacja, czyli ta nieudolna grupa rekonstrukcyjna sanacji, chce zafundować polskim demokratom Brześć 2.0. Brześć, czyli procesy brzeskie. Ale im się to nie uda i po prostu pójdą czwórkami tam, gdzie ich miejsce. Dobrze, może już bez poezji, panie marszałku. Pani Katarzyna Lubnauer, bo Ryszard Czarnecki podnosi to, co podnoszą przedstawiciele obozu władzy, że w trybie administracyjnym, bo to wszystko są decyzje administracyjne, że będzie się można odwoływać do sądu, jeżeli ktoś zostanie uznany, w cudzysłowie, za ruską onucę. Pani Katarzyna Lubnauer. Przede wszystkim mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać gangreną na systemie prawnym, bo to nawet niekonstytucyjność to jest za słabo powiedziane, chociaż to przyznawała nawet, przypomnę, że Biuro Legislacyjne Sejmu podnosiło niekonstytucyjność tych przepisów. Nawet Ordo Iuris, drodzy państwo, też uważa, że te przepisy nie są konstytucyjne. To jest po prostu bandyckie, bolszewickie prawo, które ma na celu jedno, zemstę, czyli to, żeby wybrać 9 swoich przedstawicieli, którzy będą politycznymi przedstawicielami, którzy będą mieli uprawnienia z jednej strony służb, z drugiej strony prokuratorów,
prokuratury, z trzeciej strony od razu sądu. I zauważmy jedną rzecz. Tam oni mają uprawnienia do wszystkiego. Mogą wyciągać dowolne informacje, nawet te tajne. Mogą zmuszać czy dziennikarzy, czy adwokatów do ujawniania tajemnicy sądowej, tajemnicy zawodowej. Ta komisja może wszystko, można powiedzieć, po to tylko, żeby dorwać Tuska, czego nie ukrywają. Dlatego, że przecież przypomnę Janusza Kowalskiego, który mówił, że tak, jest za tą komisję właśnie po to, żeby dorwać Tuska. W związku z tym robią wszystko, żeby próbować ukryć swój strach, swoje tchórzostwo, swoje nieudolność, no bo przepraszam, 8 lat rządzą, mają wszystko, mają prokuraturę, mają służby, mają wszystkie, całą władzę, można powiedzieć, i nie mają nic na Tuska. W związku z tym, nawet jeżeli za dowód ma służyć jedno zdjęcie, to po prostu tak chcą się tym posłużyć. I jeżeli tu pan poseł porównywał to na przykład do komisji weryfikacyjnej związanej z reprywatyzacją, to ja przypomnę, że tamta tylko uchylała decyzje administracyjne. Tu jest możliwość skazania, bo skazanie kogoś na 10 lat niemożności pełnienia żadnych funkcji w władzy wykonawczej, to jest wyrok. I teraz to nie jest, tego nikt nawet, mam wrażenie, nie udaje, że to ma służyć prawu, że to ma służyć temu, żeby rzeczywiście wyjaśniać wpływy rosyjskie. Bo jeżeli by chcieć wpływy rosyjskie wyjaśnić, to należałoby wyjaśnić, dlaczego rozbrojono polską armię za czarów Macierewicza. Trzeba by było wyjaśnić, dlaczego zlikwidowano energetykę wiatrową, która służyła przecież Rosji temu, że zwiększyło się wielokrotnie sprowadzenie węgla rosyjskiego. Natomiast to służy jednemu. Ale pani poseł, ja mam jedno konkretne pytanie, bo musieli podjąć decyzję, tutaj nie ma jasności. Nie jeśli pani pozwoli, czy Donald Tusk w ogóle może kandydować, jeżeli 17 września, tak musimy zakładać, zostanie uznany, no w cudzysłowie, za ruską onucę? Tam kandydowania nie ma zakazu, tam jest tylko zakaz pełnienia funkcji, w których chodzi o finanse publiczne, czyli chodzi na przykład, nie może być premierem. Ale może być pozbawiony dostępu do tajemnic. Natomiast na przykład. Dla mnie bardzo ważnym elementem jest to, że wszyscy możemy się temu sprzeciwstawić. Po to jest między innymi marsz 4 czerwca, żeby pokazać, że są ludzie przyzwoici, żeby pokazać, że nie godzimy się na łajdactwo i bolszewizm. Tutaj mówicie o procesie brzeskim. Też chciałam powiedzieć, że teraz uniewinniono czarownicę, które 370 lat temu. I to jest dokładnie taka inkwizycja, taki sąd kapturowy, który ma po prostu skazać konkretną osobę i ma na to termin do 17 września. Tu mam pytanie do pana Łukasza Rzepeckiego. Teraz wszystko w rękach prezydenta. Wcześniejsze wypowiedzi przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, między innymi szefa gabinetu pana ministra, szefa gabinetu prezydenta, pana ministra Pawła Szrota, były takie, że to są właściwie środki karne i Pałac Prezydencki apelował, żeby tak nie szermować za bardzo zarzutami w dwie strony działania prorosyjskiego. Prezydent może zdecydować, że ta komisja powstanie albo że nie powstanie. Może także ustawę wysłać do Trybunału Konstytucyjnego. Pan Łukasz Rzepecki. Na wstępie mojej wypowiedzi zwracam się do uprzejmego pana marszałka z Lewicy. Szanowny panie marszałku, bardzo proszę nie straszyć Trybunałem Stanu pana prezydenta Andrzeja Dudę, bo pan prezydent zawsze od początku swojej prezydentury kierował się z jednej strony swoimi prerogatywami, z drugiej strony wszystkie decyzje podejmował zgodnie z prawem i tą również na podstawie swego doświadczenia, ale także i kompetencji będzie podejmował. Tak jak pan redaktor wspomniał. Mam inne zdanie w tej sprawie. Tak jak pan redaktor wspomniał. Pan prezydent ma 4 możliwości. Może podpisać, zawetować, skierować do Trybunału Konstytucyjnego w trybie prewencyjnym i następczym. Wielokrotnie pan prezydent udowadniał i pokazywał, że... Panie marszałku, chwileczkę, pan minister Rzepecki. Że nie boi się podjąć decyzji trudnych, często takich, gdzie czy to opozycja, czy partia rządząca sygnalizowała w tą czy w inną stronę. Jesteśmy na wczesnym etapie. Zapytam pana inaczej, bo pan nie chce w tej chwili... Jesteśmy na wczesnym, bardzo wczesnym etapie analizowania tej ustawy. Był pan posłem Prawa i Sprawiedliwości. Czy pan jako poseł Prawa i Sprawiedliwości podniósłby rękę za tą ustawą? Wie pan, ja zawsze byłem, jestem i będę za przejrzystością w życiu publicznym. Dobrze, ale to jest proste pytanie, panie ministrze. Przejrzystości w życiu publicznym, tym lepiej dla życia publicznego. Ale czy to jest przejrzystość, czy pan by zagłosował za tą... Panie marszałku, chwileczkę. Czy pan zagłosowałby za tą ustawą, gdyby był pan posłem Prawa i Sprawiedliwości? Szczerze powiedziawszy, nie zastanawiałem się nad tym. Ale to proszę tutaj dokonać takiego eksperymentu. Natomiast najprawdopodobniej tak. Dlaczego? Dlatego... Nie. Wie pan, panie marszałku, jak to ze mną bywało w poprzedniej kadencji Sejmu i zawsze
Czy pan zagłosowałby za tą ustawą? Zawsze głosowałem za tym, jak podpowiadało mi moje sumienie i co mówili mi moi wyborcy. Na pewno bym też zrobił takie konsultacje w swoim okręgu wyborczym, jak wyborcy... Dobrze, ale to zapytam pana inaczej, bo ja rozumiem... Jak wyborcy do tej ustawy by podeszli. Ale teraz nie... Słyszę z wielu stron poparcie dla tej ustawy, ale także... I słyszę, że ta ustawa wywołuje wiele negatywnych emocji, więc to trzeba. Dzisiaj pana punktem odniesienia nie są wyborcy, tylko jest pan prezydent. Jeżeli pan prezydent będzie się z panem konsultował, to pan powie tak, panie prezydencie, ja raczej bym poparł tę ustawę. Jestem za i zawsze byłem za przejrzystością życia. To jest przejrzystość. Za przejrzystością komisja, życia publicznego, za tym, żeby było dużo prawdy, maksymalnie dużo prawdy w życiu publicznym, w życiu politycznym. Ale wie pan co, tylko że to jest tak, że ta komisja będzie wyłaniana przez większość sejmową. Jeżeli ta ustawa ma pomóc tropieniu czy znalezieniu wpływów rosyjskich w Polsce, a dzisiaj mamy taką sytuację, jaką mamy, że za naszą wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa wojna i wiele jest różnych dezinformacji. Mówiłem o tym, że rząd kontroluje wszystkie służby, kontroluje prokuraturę. Chwileczkę, pan prezydent ma jeszcze inne instrumenty, takie jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jak Rada Bezpieczeństwa Narodowego. No cały ten obóz przez 7, prawie 8 lat mógł zrobić bardzo wiele w tym obszarze. No i cały czas służby działają. No to poza ta komisja. I robią w tym aspekcie. No to jest pytanie do szanownych posłów, którzy z tą inicjatywą wyszli. Ja mogę powiedzieć jedno. Pan prezydent ma 21 dni na podjęcie ostatecznej decyzji i ta decyzja będzie pan w trybie konstytucyjnym na pewno podjęta. No. Dwie informacje pan ciekawe przekazał. Pierwsza informacja jest taka, że jesteście na bardzo, 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 bardzo wstępnym trybie analizy tej ustawy. W związku z tym, jeżeli jest 21 dni... Tak, bo wczoraj dopiero państwo ją przegłosowaliście w Sejmie. Tak, oczywiście. Bezkutliwość pana jest ogólnie znana. Panowie, bardzo proszę. Jeżeli będzie 21 dni, to rozumiem, że mamy koniec czerwca. Czyli będziemy badali... Może być wcześniej decyzja pana prezydenta. No, wie pan, jak jest na bardzo, bardzo, bardzo wstępnym etapie... Dobrze, no to panie raczej... Ale może nastąpić przyspieszenie. Pan marszałek nam kalendarz stosuje. Ja tylko chcę powiedzieć, że zgodnie z tym kalendarzem będziemy śledzili wpływy rosyjskie w polskiej polityce w lipcu i w sierpniu. No więc to chyba nie są duże wpływy. Ja uważam, że są duże. Więc przez 2 miesiące, jak wy znajdziecie wszystkie wpływy, to jest ciekawa historia. I druga rzecz, którą panu powiem... Panowie, bardzo proszę, pan marszałek Czerwasty kończy. W Senacie... Drodzy państwo. Z podjęciem ostatecznej decyzji. Tak, bo wypisaliśmy przez miesiąc wszystkie błędy konstytucyjne w sprawie tej ustawy. Dobrze, i druga rzecz, którą chciałem panu powiedzieć. Powiedział pan, że obserwujecie, co mają wyborcy w tej sprawie, czy są za, czy są przeciw. To ja panu powiem, co powinien zrobić pan prezydent. Nie obserwować wyborców, tylko działać zgodnie z prawem. Bez względu na to, jak... Tak pan prezydent działa. Bez względu na... No nie zawsze. Bez względu, proszę pana, na to, co myślą w sprawie wyborcy, to prezydent, przypominam panu, tak jak Aleksander Kwaśniewski swego czasu, jest strażnikiem konstytucji. Oczywiście. No dobra, to przestańcie liczyć słupki, tylko zacznijcie działać zgodnie z prawem. Chwileczkę. Ale jeśli ja mam do pana Ryszarda Czarneckiego bardzo konkretne pytanie. Dwie kwestie, panie pośle. Dobrze pan zna Mateusza Morawieckiego. Kiedy rządziła Platforma, czyli Tusk był premierem, ale pan Morawiecki był jego doradcą i prezesem prywatnego banku. Były takie dwie operacje. Zastanawiam się, czy ta komisja się nimi zajmie. Pierwsza operacja to próba przejęcia Azotów Tarnów przez firmę Akron, kontrolowaną przez rosyjskiego, bliskiego Kremlowi oligarchę Wiaczesława Moszekantora. Wtedy Skarb Państwa musiał drastycznie interweniować, żeby zapobiec tej operacji. A bank BZWBK, Dom Maklerski, był doradcą wtedy. Pomagał we wrogim przejęciu Kantorowi. Druga operacja, którą ujawnił Jakub Karnowski w tamtym czasie zarządów Tuska, szef Kolei Państwowych. Otóż w grudniu 2011 roku BZWBK, bank, którym kierował Morawiecki, rekomendował PKP sprzedaż
jednej ze spółek zależnych, PKP Cargo, od przewozów towarowych, inwestorowi, który się nazywał Koleje Rosyjskie, a kieruje nimi Władimir Jakunin, przyjaciel Putina. Karnowski twierdzi, że zablokował te transakcje. Czy pana zdaniem tego typu transakcje i udział banku BZWBK w czasach Mateusza Morawieckiego powinny być objęte działaniami tej komisji? Proste pytanie, panie pośle. Komisji może być objęte wszystko, a wiarygodność pana Jakuba Karnowskiego jest dość ograniczona. Ale to ja powiem inaczej. To ja badałem operację dotyczącą próby przejęcia przez Akron i Kantora Polskich Azotów. Jeżeli pan chce zakwestionować moją wiarygodność, nie, to ma pan do tego prawo. Ja rozumiem, ale bank BZWBK, czy dom maklerski doradzał Kantorowi, pomagał mu w próbie wrogiego przejęcia największej firmy azotowej w Europie. Gdyby dzisiaj Azoty były pod kontrolą rosyjską, to Rosjanie kontrolowaliby polski rynek żywności. Przez ostatnie 8 lat Mateusz Morawiecki zrobił bardzo wiele, żeby przeciwdziałać wpływom rosyjskim. Dobrze, ale czy komisja powinna zbadać te wątki? Komisja może zbadać wszystko i uważam, że państwo demonizujecie. Ale wie pan, że przewodniczącego premier powołuje? Oczywiście, że tak. Myślę, że akurat premier Morawiecki jest jak żona Cezara. Poza podejrzeniami, ale oczywiście komisja będzie się zajmować tym, czym będzie się zajmować. Na pewno wszystkie wątki. Nie, no to na pewno będzie się zajmować. Ja nie pytam, czy będzie się zajmować tym, czy będzie zajmować, bo tyle wiem. Pytam, czy będą się zajmować operacją Akronu, która była niebywale niebezpieczna na polskiego rynku i kolejami. Bym się zajął wszystkimi wątkami, o których mowa w opinii publicznej, po to, żeby wszystko wyjaśnić. To jest w interesie tej komisji i wiarygodności. To już na dzień dobry jest podważana przez opozycję. Ale tak jak mówi pan marszałek Czarzasty, 2 miesiące będziecie mieli na pracę. To wpływy z lat kilkunastu zbadacie przez 2 miesiące? Ale oczywiście. Co to za problem? Oczywiście, że będziemy badać te wpływy. Będzie komisja badać. Są przecież wypowiedzi, tutaj pan marszałek Grzyński ma świetny humor, są wypowiedzi ministrów rządu PSL-u, którzy domagali się zniesienia sankcji, które Unia Europejska nałożyła na Rosję po zagarnięciu Krymu. Po 2014 roku. Tak. Zaraz się pan odniesie. To są wypowiedzi publiczne. Więc ja na miejscu opozycji bym naprawdę w tej sprawie może mniej pokazywał, że ich ta komisja bardzo zabolała. Bo może się zabolała. Jeżeli pan pozwoli, tylko jeszcze jedno zdanie chciałem powiedzieć. Że nie lekceważ, bo pan redaktor, tu odnosi się do pana, tak powiedział troszkę skpiąco, a może z dystansem, tak bym powiedział, o tych, że komisja może nawet badać oboże partie polityczne. Przypomnę sytuację nie z Polski. Ostatnio wybory europejskie rosyjski oligarcha sfinansował, co jest już przedmiotem informacji w prasie zachodniej, sfinansował kampanię wyborczą dwojga europosłów z Grecji. Oni weszli do Europarlamentu. Jedna z tych osób została wiceprzewodniczącą Europarlamentu. Ale dobrze, trochę idziemy w detale. Czym innym jest badanie powiązań konkretnych osób, a czym innym wpisanie do programu komisji badania całych partii politycznych, środowisk politycznych. Przypominam, że w Polsce jest generalnie także służby, że jest bardzo duże zabezpieczenie partii przed działaniami służb na przykład, prawda? Na pewno wszystkie te instrumenty będą służyły temu, żeby te wpływy rosyjskie, które były bardzo duże, je opisać. Nawet znamy publiczne wypowiedzi przedstawicieli tychże służb z roku 2011, kiedy mówili o, że tak powiem, próbie lobbingu na sektor energetyczny. W związku z tym myślę, że to trzeba po prostu wszystko wyjaśnić. A na końcu chciałem powiedzieć jako historyk, że ja się absolutnie zgadzam z decyzją, wyrokiem Sądu Najwyższego. Żałuję, że ten wyrok Sądu Najwyższego zapadł tak późno, bo ta sprawa się kładzie cieniem na drugą Rzeczpospolitej. Dobrze, ale chwileczkę. W ogóle tu nie ma w tej wątpliwości. Dobrze, to zajęło 90 lat, a wy zbadacie przez 2 miesiące. Do pana marszałka Zgorzelskiego jeszcze nie jest tajemnicą, że jednym z bohaterów tej komisji będzie były wicepremier. Zanim to samo było absolutnym skandalem. Waldemar Pawlak, który zajmował się sektorem energetycznym w rządach Tuska. Czyli to także jest komisja wymierzona w jakimś sensie w was. Tak, panie redaktorze, ale pan jest bacznym obserwatorem i doświadczonym życia publicznego. Dobrze, pan wie, że jeżeli w tej komisji będą zasiadać funkcjonariusze PiSu, to ta komisja straci jakikolwiek walor wiarygodności. Oczywiście ale mogą decyzje wzywać, będą jeżeli pan prezydent posłucha pana ministra Rzepeckiego, to formalnie decyzje tej komisji będą zgodne z prawem. Pan prezydent nie wiadomo, co zrobi, bo sami widzieliśmy, jak partie opozycyjne podały piłeczkę, potykając
się o własne nogi politykom Prawa i Sprawiedliwości i wstrzymaliśmy się przy ustawie o Sądzie Najwyższym. Dla nas oczywiście to nie była żadna ustawa o Sądzie Najwyższym, dobrze, ale o pieniądzach z KPO. To co pan prezydent zrobił? Zamiast umożliwić Polakom sięgnięcie po te pieniądze, to pan dobrze, prezydent wysłał do Trybunału, gdzie wiedział, że nie ma możliwości, aby Trybunał zebrał się w pełnym składzie. Wróćmy do ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. No tak, no to mam powtórzyć jeszcze raz, panie redaktorze, to co powiedziałem. Niekonstytucyjność goni dobrze, ale co zrobicie w praktyce, jeżeli ta ustawa i ta komisja będzie działać? Mamy swój plan i swoją strategię na tą komisję. Niech ona najpierw powstanie. Niech pan prezydent wykokosi swój podpis i wtedy będziemy wiedzieli, co robić. Wiemy, co robić, panie redaktorze. Pan Waldemar Pawlak udzielił wywiadu, w którym powiedział, dla mnie to było też zaskoczenie, że pewne decyzje swoje wówczas konsultował także z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. Być może będzie chciał podzielić się tymi opiniami i tą wiedzą przed komisją, jeżeli przed nią stanie. Ja bym mu odradzał w ogóle stawanie przed tą komisją, bo ktokolwiek przed tą komisją stanie, no to uwiarygodni jej działanie. Ja jestem tu od tego, żeby pilnować jakiegoś kalendarza i odrobiny też logiki w tym wywodzie. Pawlak będzie badany na okoliczność umowy z Gazpromem, którą podpisał w 2010 roku, ale to już było po Smoleńsku, wie pan, więc nie wiem. Ale mógł rozmawiać chyba przed Smoleńskiem. Z Lechem Kaczyńskim, pani Katarzyna Lubnauer. Przede wszystkim zawsze rozbawiło mnie to, że ten premier ma być jak ta żona Cezara, bo mi się od razu przypomina żona premiera i kwestie związane z tym, że miał być ujawniony majątek i kwestie działek tych podwrocławskie. Co robiły dokładnie żony Cezarów. Tak? Natomiast jeśli chodzi o te związki niektóre partii politycznych z Rosją, no to ja z Putinem, to chciała przypomnieć, że w momencie, w którym tuż przed wybuchem wojny właśnie PiS spotykał się bardzo namiętnie z Marie Le Pen, która wprost przyznawała o finansowaniu z pieniędzy Kremla, z Salvinim, z Orbanem, który przypomnę, że cały czas właściwie jest tym hamulcowym, jeśli chodzi o różne sankcje i jeśli chodzi o kwestie współpracy w dalszym ciągu z Putinem Węgier i z Rosją. Zawsze jako ostatni. Dodatkowo jeszcze chciałam przypomnieć, że o tym, jak zbudowana jest ta komisja, jak bardzo nas nieprawna, najlepiej według mnie świadczy ten zapis o braku odpowiedzialności karnej jej członków. Czyli to jest tak, jakby oni wiedzieli, że łamią prawo, w związku z tym z góry zabezpieczyli się przed tym, żeby za to nie zostać pociągniętym do odpowiedzialności. Nikt przyzwoity w tej komisji nie będzie, natomiast wszyscy powinni pamiętać, że ta komisja jest po prostu gangreną. Drodzy państwo, przejdźmy do drugiego tematu w dzisiejszym szóstym dniu tygodnia. To jest szósty dzień tygodnia w Radiu Z. Czy w związku ze zbliżającą się 80. rocznicą rzezi wołyńskiej władze Ukrainy powinny w szczególny sposób przeprosić Polaków? Temat wywołał rzecznik MSZ-u, który oznajmił, że tak powinno być, tyle że został wysłany na urlop. W mijającym tygodniu w Sejmie wystąpił przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk i mówił tak oto. Życie ludzkie jest równie cenne, niezależnie od narodowości, płci, rasy czy religii. I z tą świadomością będziemy współpracować z wami, drodzy polscy przyjaciele, akceptując prawdę bez względu na to, jak bolesna może ona być. Razem musimy zdać ten niełatwy, ale wyjątkowo niezbędny egzamin, aby formuła przebaczamy i prosimy o przebaczenie uzyskała prawdziwy sens i praktyczny wymiar. Pragnę, abyśmy wspólnie napisali naszą nową historię, bez retuszowania jej lub wyrywania z niej jakichkolwiek już zapisanych i przeżytych kart. Pytanie do pana ministra Łukasza Rzepeckiego. 5 lat temu prezydent złożył wieniec na polu zboża. Taki symboliczny gest w miejscu nieistniejącej polskiej wsi Pokuta na Wołyniu. Czy pan prezydent rozmawiał z władzami ukraińskimi, z prezydentem Zełenskim, bo też rzecznik MSZ-u sugeruje, że to powinno być na bardzo wysokim poziomie między prezydentem Dudą a prezydentem Zełenskim. Powinno zostać postanowione, co Polska i co Ukraina robią przy okazji 80. rocznicy rzezi wołyńskiej. Nikt nie zrobił tak wiele dla upamiętnienia
wyjaśnienia zamordowanych, jak pan prezydent Andrzej Duda, to o czym pan wspomniał w 2018 roku, to symboliczne zdjęcie, złożenie wieńca. Ale jesteśmy dzisiaj w innej rzeczywistości trochę. 2023 rok, styczeń, na cmentarzu Orląt Lwowskich, złożenie wieńca z prezydentem Żeleńskim. To pokazuje jasno i wyraźnie, że dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, myślę, że dla Polaków również, ten temat jest niezwykle istotny i wrażliwy. I pytam bez żadnych absolutnie podtekstów. Mamy wojnę w Ukrainie, Żeleński jest zajęty absolutnie czym innym. Czy to jest ten, a my z drugiej strony my mamy prawo oczekiwać stanowiska władz Ukrainy w tej sprawie. Czy to jest ten moment? Czy ten rok, 80. rocznica, to jest taki moment, że pana zdaniem prezydent Żeleński powinien zabrać głos w tej sprawie? No, prezydent Żeleński na Zamku Królewskim o tym sam mówił i pan prezydent. Nie, nie mówił. I pan prezydent. Pan prezydent Andrzej Duda ale proszę zobaczyć, podczas spotkań przez te kolejne lata Żeleńskim prezydent rozmawia Żeleński o pamięci historycznej, rozumiem, także w kontekście prezydent, chwileczkę, prezydent składa przez te lata wieńce, jeśli pan pozwoli. Mamy wizytę przewodniczącego Rady Najwyższej w Polsce, mamy wypowiedź prezydenta Żeleńskiego, tylko one wszystkie się zatrzymują gdzieś w pół kroku. Pytanie, czy może tak ma być, nie wiem, być może, bo jest wojna, bo Ukraina ma inne w tej chwili problemy, czy może ktoś powinien, tak jak prezydent Żeleński, złożyć jasne, konkretne, daleko idące oświadczenie. Pan prezydent Andrzej Duda stoi na stanowisku, że każdy powinien zostać odnaleziony i godnie dobrze, pochowany. Ale ja... I trzeba o tym rozmawiać. Trzeba rozmawiać. Dyskusje o ekshumacjach się toczą, ale mi chodzi ciężkim, o pewien gest wrażliwym temacie. Przeprosin polityczny. Czy to jest ten moment, w którym prezydent Żeleński powinien przeprosić w imieniu narodu ukraińskiego? Dzisiaj jako Polska składamy wnioski o ekshumację. Panie ministrze, ale ja pytam o coś innego. Sytuacja jest skomplikowana z tego względu, że za naszą wschodnią granicą toczy się pełnosprawna wojna. Czyli jednym samym pan sugeruje, że to nie jest ten moment, tak? I też dla bezpieczeństwa badaczy i archeologów no jest to sytuacja nie do przeskoczenia na dzień dzisiejszy. Natomiast rozmowy mogę zapewnić z całą świadomością pomiędzy panem prezydentem Andrzejem Dudą, z prezydentem Żeleńskim, a także i z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy. Pan prezydent 25 maja spotkał się i także w kontekście Wołynia rozmawiał. No dobrze, ale rozmawiacie i co będzie finałem? Co będzie finałem? Kiedy nastąpi ten finał? No, tak jak wspomniałem, sytuacja dzisiaj jest taka, jaka jest i prace mamy nadzieję i też trzymamy za słowo prezydenta Żeleńskiego, że one się jak najszybciej po zakończeniu wojny rozpoczną. Pan Piotr Skorzewski. Oczywiście, panie ministrze, zgodzę się, że złożenie kwiatów w Szczerym Polu było gestem bardzo symbolicznym i chyba każdy, kto to oglądał, to poczuł po prostu w sercu ogromne wzruszenie. Co do tego nie ma wątpliwości, ale też trochę infantylnie zabrzmiało to, co pan powiedział, że nikt tyle nie zrobił, co pan prezydent, złożył kwiaty tu. To jest trochę za mało jak na prezydenta Rzeczypospolitej, aby przynajmniej się tym chwalić, że złożył kwiaty tu. Rodziny wołyńskie, to są tysiące ludzi, którzy jeszcze żyją, oczekują czegoś innego. Tego, żeby ich wrażliwość i cierpienie i oczekiwanie na sprawiedliwość nigdy nie było kładzione na szali poprawności politycznej i nigdy ich wrażliwość nie jest na czasie. Ci ludzie umierają ze względów oczywiście biologicznych i oczekują trzech prostych rzeczy. Po pierwsze ekshumacji, po drugie restytucji polskich kościołów, w których nie powinny odbywać się występy teatralne, czy nie powinno się grać w piłkę, bo nawet jeżeli ktoś nie ma wrażliwości kulturowo-katolickiej, to ma tę wrażliwość o charakterze historycznym. To są nasze zabytki w Lwowie i tak dalej. No i trzecia rzecz, żeby zaprzestano prowokacji. Ja rozumiem, panie redaktorze, dramat tego narodu, który swoją tożsamość narodową zbudował w oparciu o mit Bandery. To prawda. Ale dzisiaj ci młodzi chłopcy, którzy idą walczyć także za nas, oni ukształtowali się właśnie w oparciu o mit Bandery. Ja to wszystko rozumiem doskonale. Ale dzisiaj ten naród ma także szansę stanąć w prawdzie i powiedzieć tak, to była zbrodnia, a nawet Jan Paweł II określił ją genocidum atrox, czyli ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Polski Sejm, proszę mi przypomnieć, państwo głosowali też, dokładnie zostało tak. To uznane za ludobójstwo. I my jako posłowie poprzedniej kadencji, na mój wniosek, tutaj trochę zrobię autopromocji, przekroczona została ustawa, która ustanawiała dzień 11 lipca dniem święta państwowego. To jest święto państwowe. I chodzi teraz, panie... Dobrze, ale panie marszałku,
wprowadzając to do konkretu, pana zdaniem prezydent Zełenski powinien teraz nawet mimo toczącej się wojny przeprosić. Tak, ja rozumiem, że wojna nie jest momentem na to, żeby dokonać pewnego rozstrzygnięcia tego zagadnienia. Ale będąc, ja po to powiem szczerze, poszedłem tam na plac zamkowy, żeby usłyszeć to jedno słowo. Ale jeśli chodzi natomiast o pana Stefańczuka, uważam, że to krok w dobrą stronę. To wystąpienie, które przed chwilą państwo widzieli, pan Włodzimierz Czarzasty. Bardzo się bałem tego pytania z pana strony, dlatego że przy tej sprawie trzeba używać bardzo, bardzo przemyślanych słów. Podoba mi się to, co Piotrek Zgorzelski powiedział. Zauważcie państwo, że każde przymuszanie kogoś do przeprosin, no tak jak zrobił to Łukasz Jasina, nie daje efektu. Rzecznik MSZ-u. Nie daje po prostu efektów, tak? To jest proces. Wydaje mi się, że najważniejszym elementem tego procesu jest to, żeby przekonały się też do tego procesu narody. Myślę, że naród ukraiński nie jest za bardzo jeszcze przekonany do procesu związanego ze słowem przepraszam. Przypomnę państwu, bo to chyba jest zapomniane, że w 2013 roku, jak się przygotowywałem do pana programu, znalazłem wspólne oświadczenie biskupów ukraińskich i polskich w tej sprawie. Bardzo jednoznaczne. Mówiące o przeprosinach i mówiące o potrzebie przeprosin. Tak jak kiedyś swego czasu znane bardzo biskupów polskich i niemieckich. I nic się nie stało od tego momentu. Właściwie zostało to zapomniane. W związku z tym tak naprawdę uczciwe pojednanie w tej sprawie i wypracowanie wspólnego stanowiska to nie będzie prezydent i prezydent, tylko to będzie naród i naród. Czy jest na to czas? Nie wiem tego. Boję się takiego stwierdzenia. Czy Ukraińcy powinni przeprosić? Wiem to, powinni. Natomiast wiem również, znając historię Ukrainy, trochę, no nie jestem historykiem, wiem również, że oni mają wzory bohaterów, tak? Teraz, zobaczcie państwo, rodzą się nowi bohaterowie. W Buczy nowi bohaterowie, nowe odniesienia, nowe osoby. Trzeba, no tak, tylko Piotr. To trochę będzie trwało, tak? W związku z tym powiem panu tak. Zwykle jestem bardzo, bardzo jednoznaczny. Tutaj mam bardzo duży dystans do tego. Powinni przeprosić. Czy przyszedł na to moment, powiem państwu uczciwie, nie wiem, czy już wszyscy są do tego przygotowani. To, co zrobił przewodniczący Rady Najwyższej Stefańczuk, uważam za bardzo dobrą robotę. Tak nawiasem byłem jednym z posłów i posłanek, którzy wstali w momencie, kiedy to powiedział. To idzie naprawdę w dobrym kierunku. Nie zepsujmy tego. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Myślę, że ta sprawa nie może i nie powinna być przedmiotem sporów politycznych w Polsce. Myślę, że w tej sprawie widzę przynajmniej szansę na pewien poważny konsensus między rządem a opozycją. To jest sprawa interesu narodowego, pewnej polityki historycznej. Ale na czym ten konsensus miałby polegać? Bo Donald Tusk mówi, że to jest właściwie nie jest ten moment i że to jest niezrozumiałe i że to jest to szkodzenie Ukraińcom, podnoszenie tej kwestii akurat w tym momencie. Ja pamiętam moje spotkanie z wiceministrem obrony narodowej Ukrainy w 2015 roku jesienią, kiedy miał być zdesygnowany nowy polski rząd i on wtedy mówił, że jeszcze nie jest na to czas. Po 8 latach słyszę to samo. I wydaje mi się, że tutaj dla niektórych naszych sąsiadów po wschodniej stronie nigdy nie będzie dobrego czasu. Co trzeba zrobić? To trzeba zrobić, to w ogóle nie można od tego uciekać. To było ludobójstwo. Dobrze, że Sejm to nazwał po imieniu. Dobrze, że prezydent również w swoim czasie użył tego określenia ludobójstwo. I w moim przekonaniu ten czas absolutnie nadchodzi. Oczywiście my musimy i chcemy w naszym polskim interesie wspierać Ukrainę w wymiarze militarnym, dyplomatycznym, politycznym, bo to jest wojna, która musi się zakończyć w naszym interesie tym, żeby Rosja terenów Ukrainy nie zajęła. Natomiast my nie możemy na ołtarzu jak najlepszych relacji z Ukrainą, które są potrzebne, poświęcać pamięci ludzi, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. To było ludobójstwo, to powinno być nazwane, przeprosiny powinny być. Pani Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska. Czyli przede wszystkim, jak
To było dobre przemówienie Stefańczuka, które na dobrych emocjach, na zaznaczeniu ważnych rzeczy. Natomiast ono nie było przełomowe w tym znaczeniu, że podobne słowa już wcześniej padały. W związku z tym to nie było tak, że nagle usłyszeliśmy coś, czego wcześniej nie słyszeliśmy. Natomiast tego, czego mi brakuje, to przełożenia tych wszystkich emocji, które są między w tej chwili Polską a Ukrainą, związaną z wielkim wysiłkiem narodu polskiego również, żeby pomóc Ukraińcom. Związane z tym, że mamy przekonanie, że Ukraińcy nie tylko walczą o swoją wolność, ale również o nasze bezpieczeństwo. Że to jest w tej chwili... W tej chwili to jest o tyle trudny moment na oczekiwanie takich jednoznacznych słów, że Ukraina jak nigdy musi być zjednoczona, jak nigdy musi być tym jednym narodem, który musi w tej chwili cały wysiłek włożyć w tą walkę o swoją wolność, o to, co jest zagrożeniem w tej chwili jednoznacznym, bezpośrednim, gdzie ponoszą każdego dnia ofiary. Natomiast z drugiej strony ja bym oczekiwała tego, że poza tymi emocjami dość oczywistymi, tym, że w Polsce znalazły miliony uchodźców, część na moment, część na dłużej swój dom, oczekiwałabym jeszcze konkretów. Mam na myśli traktatu o stosunkach polsko-ukraińskich, dlatego, że zauważmy jedną rzecz. On był już obiecywany rok temu. Ja znalazłam tu na stronie prezydenta, to są wypowiedzi pana Kumocha, wtedy był szefem Biura Polityki Międzynarodowej, no ale wtedy był, który zapowiadał, że taki dokument powinien zostać przyjęty. Mniej więcej on tam mówił o 160. rocznicy powstania styczniowego, że to byłaby dobra data, żeby tego typu dokument powstać. Przypomnę, że ona już minęła. I teraz to, czego mi zabrakło, to tego, że my się jakby nie posuwamy w tym procesie, bo tym traktacie powinny być zarówno kwestia uregulowania, kwestii tych ekshumacji, miejsc pamięci, kwestii tego wszystkiego, co pozwoli jakby zabliźnić te rany, które są związane z rzezią wołyńską, ale również, co jest równie ważne, tego, co na przyszłość, czyli kwestii związanej z gospodarczymi stosunkami po wojnie, kwestią odbudowy Ukrainy, kwestią tego wszystkiego. I są takie historyczne, na przykład te traktaty, które między Francją i Niemcami były, te, które właśnie miały też regulować trudne chwile w stosunkach międzynarodowych między tymi krajami. I być może powinniśmy zamiast rozmawiać tylko o tym, co było kiedyś, rozmawiać o tym, jak tą sprawę załatwić w tym znaczeniu, że moja rodzina też pochodzi, moja rodzina pochodzi spod Stanisławowa, w związku z tym tam też były ofiary rzezi wołyńskiej, tam też stosunki polsko-ukraińskie były w oczywisty sposób dramatycznie złe. Natomiast wydaje mi się, że w tej chwili z jednej strony dla Żołęskiego i dla narodu ukraińskiego to nie jest ten moment na mówienie bardzo głośno, jakby uderzanie się w pierś, bo oni muszą po prostu zachować jedność, ale z drugiej strony z punktu widzenia Polski bardzo ważne jest, żeby te sprawy zamknąć tak, żeby one nie były pretekstem do psucia stosunków, żeby Rosja tym nie grała. Dokładnie, żeby Rosja tym nie grała. Dokładnie, to chciałem powiedzieć, że w wymiarze państwowym całej klasy politycznej, bo zgoda tutaj jest, powinniśmy się zaangażować po to właśnie, żeby te ekstrema, skrajne, typu jeden pan, który wychodzi na mównicę i mówi szczęść Boże, nie zawładną tą przestrzenią. Musimy nad tym też umieć zapanować. Ale w tym są też elementy bardzo praktyczne, to co się działo z ukraińskim morzem. Jeszcze jedna rzecz. Drodzy Państwo. Jesteśmy też gotowi na pokazanie, że Polacy nie byli w tym całym święci. Pozwolą Państwo, że porozmawiamy o jeszcze jednej rzeczy, która w kontekście dwóch poprzedni jest niebywałą miałkością, ale czuję się zobowiązany, żebyśmy na ten temat porozmawiali. Zapraszam do części trzeciej. To jest szósty dzień tygodnia w Radiu Z. Dlatego, że drodzy Państwo, jest to sytuacja bez precedensu, kiedy minister sprawiedliwości mówi swojemu formalnemu szefowi, premierowi, że pomylił się we wszystkich najważniejszych decyzjach unijnych i ponieważ Polska zgodziła się na Krajowy Plan Odbudowy, to będzie stopniowo tracić suwerenność, a premier odpowiada mu: tak, oto alegoria obory, bardzo proszę. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. I za każdym razem, kiedy słucham czy czytam słów ministra sprawiedliwości tego typu jak te, o które zapytał mnie pan redaktor, to przypomina mi się trafność tego przysłowia. Polityka to jest gra zespołowa, ze wszechmiar zespołowa. I jak to w zespole są tacy, którzy ciągle narzekają, marudzą, że im ktoś nie podaje piłki, i są tacy, którzy walczą. Walczą o to, żeby jak najwięcej osiągnąć w trudnych okolicznościach, w okolicznościach kryzysowych. Nie ma co marudzić, kwękać, trzeba zabrać się do roboty. Minister Sprawiedliwości ma bardzo dużo do zrobienia. Są tacy, którzy bardzo dużo gadają, opowiadają, a niestety niewiele im wychodzi.
Pan Ryszard Czarnecki wstał, myślałem, że pan chce wyjść ze studia, dlatego że pan to niedawno mówił w wywiadzie dla innego prawicowego tygodnika niż pan minister Ziobro, ale też pan mówił właściwie podobnymi słowy, że cała polityka unijna premiera Morawieckiego to pasmo błędów. Byłem bardziej dyplomatyczny, wskazywałem rządowi... No to ta krowa w takim razie też do pana. Pewne instrumenty, które można, jak chociażby weto, czy nawet złożenie składki członkowskiej, można wykorzystać. Natomiast co do tego, powiem w ten sposób. No, bywam pytany o kondycję obozu władzy, w którym minister sprawiedliwości wypowiada posłuszeństwo premierowi. Mówi to absolutnie jasno, publicznie, deklarując, że w ważnej dziedzinie właściwie premier popełnia same błędy. Ja jestem przekonany. Mam w zasadzie przekonanie graniczące z pewnością, że mimo tych różnic, także medialnych niestety, które są, my pójdziemy do wyborów na jednej liście, tak jak 7 razy szliśmy razem i 7 razy te wybory wygrywaliśmy. I tym się różnimy od opozycji, że opozycja jest antypisem bardzo zjednoczonym, ale idzie na 5 listach różnych, a my nawet mając różnice w różnych obszarach, także europejskich, chociaż nie tylko, my pójdziemy jako jedna lista i myślę, że dzięki temu nasze szanse na zwycięstwo będą większe, mimo tych różnic. Pan Włodzimierz Czarzasty. Znaczy, przyjmę tę konwencję, więc państwa przepraszam. No, rozumiem, że jeżeli pan premier mówi o krowach, to rozumiem, że w kategoriach stosunków panujących w rządzie możemy porozmawiać w kategoriach obory. Nie ja to powiedziałem, rozmawiamy o krowie. Panie premierze, jeżeli pan używa czegoś takiego, krowa, która mało ryczy, dużo ryczy, mało mleka daje, to ja chciałem panu powiedzieć, że jako naczelny człowiek tej obory powinien pana ministra Ziobro po prostu wyrzucić z rządu. Bo, wie pan dlaczego? Bo krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Nie wyobrażam sobie, żeby premier polskiego rządu miał po prostu takiego psuja w rządzie, którego nazywa po imieniu. Mówi, dlaczego jest psujem. Określa jego pracę jako złą. Jasno. Niewiele im wyszło i tak, sądy są tak. W pół zapaści. Jest przez niego obrażany i po prostu to akceptował. Kończąc, panie premierze, krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. To tutaj, przepraszam za taką kalkę, ale pan Piotr Zgorzelski w naturalny sposób. No, w naturalny sposób można powiedzieć, że jak pan minister Ziobro jest krową, to może pan dobrze, może nie brnijmy. Byczkiem Fernando. Trochę pobrykał. Był już ule, dobrze, ja przepraszam za te alegorie obory, przesadziłem. Odnieśmy się merytorycznie. Prosił pan, panie redaktorze. Zaproponował pan formułę, panie redaktorze. Jedziemy dalej językiem obory. Możemy... Nie. Chyba, no, ważni ludzie. Premier z ministrem sprawiedliwości. Sytuacja jest oczywiście bardzo premier poważna. Premier mówi pokazuje... o pół zapaści wymiaru sprawiedliwości, a minister mówi, że wszystko w polityce europejskiej premier złego zrobił. Konstytucyjny ośrodek władzy na Nowogrodzkiej, który doprowadził do spauperyzowania wszystkich instytucji, które stanowią podstawę demokracji, wspomnę tylko o Trybunale Konstytucyjnym, porozdawał w apanarze swoim paladynom różnego rodzaju, jak minister Sasin. Premier, no ale co to ma do rzeczy, panie marszałku? Rzeczy, panie redaktorze, że dzisiaj premier rządu nie jest premierem rządu w rozumieniu takim, jakim byli premierami po 89 roku. Bo premier w myśl zasad konstytucyjnych jest osobą, która w Polsce rządzi. A przecież wiemy, że pan, że pan Mateusz Morawiecki w Polsce nie rządzi, tylko w Polsce rządzi pan Jarosław Kaczyński. A zatem o tym mówię, panie redaktorze, że właśnie te dyskusje w języku oborowym są konsekwencją przeprowadzenia niekonstytucyjnych. No dobrze, ale to ja podejmując pana to myślenie, zakładam, czy pytam panią Katarzynę Lubnauer, dlaczego prezes Kaczyński się godzi na takie gry i zabawy? Szczerze? Mnie to nic nie obchodzi. Z mojego punktu widzenia to, że oni się wyzywają od miękiszonów i od krów, jest kompletnie nieistotne wobec faktu, że my wszyscy za to płacimy. Pan płaci, wszyscy płacimy, obywatele, za to, że oni się w tej chwili naparzają. Oni walczą o miejsca na listach, a zakładnikami jest całe polskie społeczeństwo. 160 miliardów z KPO jako minimum, tak naprawdę powinno być 260 miliardów, bo tam jest część pożyczkowa, po którą nie sięgają. Być może następne 76 miliardów euro, czyli 300 i... Dobrze, dużo pieniędzy.
pieniędzy. Dużo pieniędzy, które zależą od tego, że dwóch panów walczy o to, kto będzie miał więcej władzy w następnym parlamencie. Mam nadzieję, że nie będą mieli ani jeden, ani drugi żadnej władzy. I teraz zobaczmy, co się dzieje. Oni się okładają we wszystkich powierzchniach tymi na tej piaskowej. Za komisją w sprawie Tuska zagłosowali. Ale zaraz, razem. Ale zobaczmy. Problem jest tego, jak, w jaki sposób jest, działa. Zaraz, jak działa system sprawiedliwości, ale problem jest również w tym, że na przykład w tej chwili TK nie jest w stanie urzędować, ponieważ w TK mamy 6-1 i dziewięciu, panie marszałku. Podzielony trybunał. Mamy pan podzielony trybunał, który nie jest w stanie orzec w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Mamy sytuację, w której płacimy następna transza kary 174 miliony euro, czyli 0,8 miliarda euro, miliarda złotych, które zapłacimy za to, za kary dotyczące wyroków Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału... Panią Kulinarnego. Dobrze, drodzy Państwo, dobrze. Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. O co chodzi? Chodzi o to, że my wszyscy za to płacimy. My wszyscy płacimy za to, że oni się kłócą. Piotr Koszelski, a my się Ryszard Taneski, Katarzyna Lubnauer-Kącz, Łukasz Rzepecki, chodzimy jeszcze raz, byli moi państwa. Jesteście podzieleni. Będziecie podzieleni. Do zobaczenia, do usłyszenia. Za tydzień. Dziękuję serdecznie. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był 6 dzień tygodnia w Radio Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radio Z.